Dzień dobry, 2 razy burgera z drwala bym poprosił. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Piękne śniadanie. Także witamy was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj generalnie musieliśmy się poświęcić i pojechać na śniadanie do McDonalda. Tak, bardzo duże poświęcenie. Wcale tego nie chcieliśmy robić. Ze względu na to, że dzisiaj będziemy robić największego burgera drwala, jakiego widzieliście w swoim życiu. Najprawdopodobniej największego na świecie, bo nikt nie jest na tyle głupi, żeby coś takiego robić. A kupiliśmy go po to, żeby sprawdzić, co jest w środku dokładnie. Także za to wspaniałe poświęcenie dla was możecie zasubskrybować ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Lajka też możecie strzelić, 1 lajk to 1 centymetr burgera więcej, także wiecie co robić. A tymczasem ja muszę zrobić tutaj dogłębną analizę. Bułka, ser w panierce, bekon, mięcho i sos jest serowy. Budowę burgera poznaliśmy, teraz żeby nie zmarnować jedzenia, no to trzeba coś z nim zrobić, dlatego go sobie kulturalnie zjem. Widzimy się zaraz na zakupach, a będą one dość spore. Więc na sam start do naszego burgera na pewno potrzebujemy blachę. Kiedyś już taką kupowaliśmy, ale nam cała zardzewiała, dlatego bierzemy kolejną. Przyda nam się też trochę mięsa mielonego, nie? Bo czuć w drwalu też jest. Największym problemem w całym burgerze jest ser. Tak, dokładnie. Weźmiemy coś takiego i po prostu wrzucimy kilka takich serów do burgera. To jest ewidentnie najlepsze rozwiązanie. Żeby nam się udało. I do bułki oraz do sosu potrzebujemy taki ser. Zbyt zdrowy to ogólnie ten burger nie jest, bo z warzyw ma tylko sałatę. A nie, przepraszam, z warzyw jeszcze mamy prażoną cebulkę. Co prawda do najzdrowszych rzeczy ona nie należy. W międzyczasie Ola wzięła jeszcze rzeczy do bułki typu mąka, jajka i tak dalej. I to już jest wszystko. No trochę tego jest. Ogólnie drwal w maczku nie należy do tych tańszych dań. I tak samo wyszło tutaj. Jest to ewidentnie najdroższy jedzeniowy odcinek, jaki robiliśmy, bo wszystkie artykuły kosztowały mi aż 300 zł. Mam nadzieję, że wyjdzie on nam chociaż dobry. Dzwoń Ola do rodziców i ciociów, żeby przychodzili jeść burgera. No serio. To na pewno przyjdzie chętnie zjeść, no. Trzeba będzie go wyjeść. No powiem tak, mam wątpliwości, czy to wyjdzie. Najbardziej obawiam się kotleta, bo nie mamy tak dużej patelni, żeby go usmażyć, ale trzeba być dobrej myśli. W każdym razie zaczynamy od bułki. A robimy ją oczywiście tutaj. Mamy coś takiego jak bułki do hamburgerów i z jednej porcji wychodzi aż 10 bułek. A my robimy tą porcję podwójnie, czyli tak jakby nasza bułka na naszego drwala będzie rozmiaru 20 bułek do hamburgerów. Nawet nie chcę myśleć, ile to będzie miało kalorii. Na końcu postaramy się to obliczyć. Pieski tradycyjnie nam tutaj gotować spokojnie nie dają. Pojedynczo wtedy robić, bo to musi godzinę leżeć tu i potem godzinę jeszcze leżeć gdzieś indziej. A, spróbujmy podwójnie. No, zrobimy tak, że zrobimy podwójnie, a potem po prostu od razu to przyłożymy do innej miski. A generalnie do tego ciasta tam potrzebna wiadomo woda, jakieś mleko, jakaś mąka. Nic ciekawego, także niech to żyje swoim życiem i niech się robi w tle. Na pewno ciekawsze od bułki będzie robienie burgera z 8 paczek mięsa, czyli z 4 kg mielonego. Muszę z tego uformować jednego wielkiego kotleta. Jestem ciekaw, jak mi to wyjdzie. Żeby nie było, że ja nie gotuję w tych odcinkach, to widzicie, ja większość robię teraz, bo Ola jest zajęta. Trochę się obawiam, że ten Thermomix z porcją razy 2 może sobie nie poradzić. Zobaczmy, co za kotlet mi z tego wyjdzie. Nasze ciasto jednak jakoś się rozmieszało. Mielone na kotleta też już jest gotowe. Teraz trzeba tylko tego kotleta uformować tutaj i on się musi powolutku piec w piekarniku. A czasu mamy sporo, bo ciasto będzie dochodzić godzinę. 2 godziny. No to nawet 2 godziny. Teraz jak ten kotlet jest surowy, wygląda dość solidnie. W ogóle mięso kupiliśmy tak na oko i wychodzi na to, że jest go idealna ilość. Teraz byleby to się dobrze wypiekło. Ciasto też sobie dochodzi, a my w tym czasie zrobimy sos, który mimo wszystko jest największą tajemnicą tego burgera i tak po smaku doszliśmy do tego, że jest on serowo-musztardowy. Degustowaliśmy ten smak tego sosu i stwierdziliśmy, że to będzie serowy, z musztardą, trochę cytryny tam też czułam. Mamy jakiś przepis i po prostu na nim będziemy działać. Ola, super deskę sobie wziąłeś do tego sera. Taką deskę mi kupiłeś, więc się nie czepię, tak? Ten ser jest większy od tej deski. Gotowy sosik. O kurde, ile Ola tego sosu jest! Kotlet robi się, słuchajcie, już ponad godzinę, zaraz będzie wychodził. A w tym czasie pieski sobie zasnęły. Aleksandra zasnęła. Super mam domowników. A w międzyczasie, jak już nam tam kotlet dochodzi, my sobie przygotujemy bułę, bo ciasto leży wystarczająco długo. I powiem wam, że urosło dość konkretnie. Zobaczmy, czy ono wypadnie. Nie wypadnie, trzeba będzie je... Chociaż... Ty, wyleciało. Okej, jest dobrze. Dodatkowo to nam jeszcze urośnie w piekarniku. To teraz musimy to uformować w bułkę, mniej więcej. Nigdy nie robiłem bułek. Wiem, że ono dość mocno nam urośnie, podobno. Mam taką nadzieję. Dobra, oby wyrosło na wielką i konkretną bułę. Wyciągamy kotleta, który wyszedł naprawdę dobrze. Ale zobaczcie, o ile się skurczył, tu są gdzieś 3 cm. Ale to w sumie lepiej, bo obawiałem się, że nasza bułka będzie za mała do kotleta. W każdym razie teraz kolej na nią. Prawie zapomniałem, że na wierzch naszej bułki potrzebujemy bardzo dużo sera. I chciałem tylko przypomnieć, że póki co dobrze mi idzie bez pomocy Oli. A nie chcę jej budzić, bo tak słodko śpi z pieskami. A to bardzo dziwne, że mam ser, a psy nie wstały w ogóle, bo one za serem szaleją. Chillują totalnie z Olcią. O, obudzili się. Zobaczcie, kto idzie. Dzień dobry panom. Ale proszę mi stąd odejść. Nasza bułeczka zaczyna stopniowo rosnąć. Serek już też na nią mamy gotowy. Teraz bierzemy się za bekon. Buła wyrasta, bekonik się smaży, Olcia natomiast dalej śpi. Jedyna rzecz, jaka nam została do zrobienia, to sałata. Nadszedł ten moment, w którym musimy posypać na naszą bułeczkę sera. Nie wygląda ona jak bułka hamburgerowa, no bo ciężko jest tak dużą bułkę zrobić, ale mam nadzieję, że w smaku będzie ok. I że się zrobiła w środku, bo z tym może być dość duży problem. Generalnie koszulka do wywalenia, bo jest cała tuszu. W ogóle to, co tutaj się dzieje, jest nie do opisania. Smażenie bekonu jest okropne. 4-kilogramowy kotlet, kilogram boczku, sporo sałaty, sos i prażona cebulka. Zostało nam usmażyć to. Bułka też już dochodzi i coraz bardziej zaczyna wyglądać jak w drwalu. O, i Olcia wstała. Za dużo sera dojść na wierzch. No trudno, no nic, już nie zmienia, no nie wiedziałem. Zobacz, ile boczku jest. Masakra. Ogólnie te serki w stosunku do wszystkiego są naprawdę małe. Ale nie było większych, mamy żurawinę. A jest drwal z żurawiną. Jest drwal z żurawiną, no. Buła, powiem wam, że jest konkretna, chyba nawet idealna na kotleta. Troszeczkę się zarumieniła. Ale woleliśmy ją trochę przypiec, żeby na pewno była dobra w środku. Zabieram się za krojenie, tylko nawet nie wiem jak. No powiem ci, że to będzie ciekawe. Ty... Ale... Gorące, sorry. No mogliśmy ją troszkę krócej trzymać, bo... Ale pytanie, czy by się wtedy zrobiła dobrze. No właśnie, tak jest przynajmniej zrobiona na pewno, git. Olcia, żeby ci to nie, żeby ci nie pękło. Dawaj to, o moje palce, że jest gorące, to ty, żeby nie pękło. O ja. Nie zrobiłaby się tak dobrze, gdyby była krócej. Bo ale idealne. Ogólnie naszego serka jest troszkę mało. Tyle kupiłeś. To będzie ewidentnie najgorszy element tego wszystkiego, ale i tak już mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z efektu. Przede wszystkim z bułki, bo najbardziej się obawiałem, że ona nie wyjdzie. W sumie kotlet też był dość ciężki do zrobienia. No cóż, no. No powiem tak, to jest niewypał jeden wielki. Będzie bardziej fit dzięki temu. Tak, ale po prostu będziemy smakować z tej strony, to damy o tak. No, no i tak. Teraz na ser wlatuje bekon. Naprawdę, Ola? No co? Naprawdę będziesz tak pojedynczo kłaść? A co, mam tak wyrzucić? No, oczywiście, że tak. No nie tyle chyba. No pewnie, że tak. Dobra, trochę za dużo go jednak usmażyłem. O wiele za dużo. No kilogram zrobiłem, no. Chciałem, żeby to był taki, wiesz, porządny drwal. Ryzykowna operacja, Ola. Czekaj, zsuniemy go z blachy. O. Idealnie. Dobra, jest pięknie. Jak to pięknie wygląda. Dobra, okej. Tak, sałata? Tak, sałata, sos i prażona cebulka. Dobra, starczy tej sałaty, Ola. Teraz sosa dawaj. Okej, sos dany. No i co, zamykaj. A, prażona cebula jeszcze, no właśnie. Bym zapomniał. O, nawet pachnie jak ta z McDonalda. Dobra, zamykaj. Powiem tak, nie spodziewałem się takiego efektu. Nasz burger drwala wygląda idealnie, a dokładniej prezentuje on się tak. Co sądzisz? Wygląda pięknie, jak z reklamy. No, nie przesadzajmy. Szczególnie tutaj, bo tutaj oni zawsze tak mają, że tutaj wszystko tak ładnie wystaje, tutaj z bekon wystaje. Bo tutaj z tej strony też tak powiedziałabym, że trochę średnio wygląda. No tak, ale stąd to jest sztos. Tak. Jak już sobie posmakujemy, to pojadę po zwykłego drwala. Nie wcale, żeby go zjeść, tylko po to, żeby przetestować, nie? Sprawdzić, tak, porównać. Tak wygląda nasz drwal, a tak wygląda prawdziwy drwal. Gdyby nie ciemna bułka, to jak posłodzić stąd, to 1 do 1. Tylko nasz jest gdzieś 20 razy większy. A kaloryczność mniej więcej sprawdzimy w ten sposób, że ważymy małego i mamy tutaj 300 gram, kładziemy dużego i nie wiemy, ile ma gram. Czekaj, może kamerą wychwycę? Dobra, plan B. Położyliśmy deskę i starowaliśmy. Jeden drwal ma 925 kalorii. Czyli jak pomnożymy to sobie razy 12, to wychodzi 11100 kalorii. Dość sporo. Test smaku, nie? No, pieski tutaj już korzystają. Korzystało mięso. Za dużo mięsa ewidentnie. Jest to nieproporcjonalne, ale mięso jest okej w smaku. Bekon też jest okej w smaku. Wiesz, co trzeba zrobić? Pokroić go na kawałki i sobie zjeść taką porcję jakiegoś sałatkę gyros czy coś. No tak, no właśnie to mówiłam. No, ale to już poza odcinkiem. Nasz burger wyszedł naprawdę super. Nie spodziewałem się takiego efektu. Tak samo nie spodziewałem się, że ty zasubskrybujesz ten kanał, bo na pewno to teraz zrobisz. A tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Pa, pa, cześć!